to PSP Go, przenośna wersja konsoli Sony. Bardzo doceniona konsola, głównie dlatego, że nie posiada napędu na dyski UMD, dzięki któremu można odtwarzać gry z poprzednich wersji PSP, czyli 1000 FAT 2000 i 3000 Slim and Light. Tutaj gry można kupić tylko i wyłącznie poprzez dystrybucję elektroniczną. A jako że zbliża się okres świąteczny, świetna promocja teraz na rynku, za 649 zł można kupić tę konsolę i do tego jest możliwość ściągnięcia 10 bezpłatnych gier, i to nie byle jakich, między innymi Gran Turismo, FIFA World Cup oraz Assassin's Creed Bloodlines. No i tam jeszcze 7 gier, ale o tym w innym filmie. Na razie weekend z PSP Go i na sam początek unboxing, drugi w historii. Gently. I tak, na sam początek konsola. No, nie będzie to jakoś ładnie, ale cóż, zafoliowana jeszcze. Mała, zgrabna, rozsuwana. Ciekawe, gdzie tu jest power. Świetne wejście na słuchawki i okropne piano black. Jest tu power. Aha, dobra, widzę. To konsola. Wtyczka do gniazdka. Kabel USB, który pełni dwojaką funkcję. Pierwsza to podłączenie do komputera, a druga podłączenie do tego cuda, dzięki czemu można nadawać konsolę. Część dane, jeśli podłączy się do komputera. Coś po włosku, albo nie wiem co, po jakiemu. Znowu jakieś papiery. Dalej. Manuale. Instrukcja i karta gwarancyjna. No i na sam koniec Media Go. Oczywiście najlepiej jest ściągnąć najnowszą wersję, nie przejmować się tym, że to jest wersja nie podana nas. Numer. Konsola. Power. Tak jak zawsze w każdym PSP. Popsułem? Zawsze mam blokadę. Doesn't work. No. Epic fail. Mhm. Wireless. O, wejście na karty pamięci. To ma wejście na karty pamięci. M2. Holy shit. Wygląda na to, że muszę naładować konsolę. Tak więc to był unboxing PSP Go w promocji za 650 zł plus 10 gier.